Lecieliśmy od razu pod okno. W środku się jeszcze nie paliło. Takie małe dwa ogniska były tylko. Jakieś pół minuty po mnie doleciał kolega tutaj z Wałowej. Wskoczył do środka i zaczął mi podawać, można powiedzieć, chyba te ciała, bo prawdopodobnie te dzieci i ta matka już nie żyły. Gdzie te osoby leżały? W którym pomieszczeniu? Tutaj w tym pomieszczeniu, jak to jest te pierwsze okno, takie małe. Tu na wprost, w tym takim półokrągłym, tak? Tak, w tym półokrągłym leżały. Jedno dziecko leżało, drugie dziecko, łóżko było i z drugiej strony łóżka leżała ta kobieta. Czyli wszyscy obok siebie leżeli? Wszyscy obok siebie, tak. By, nie wiem, z łóżka spadli, jak był wybuch, to pospadali z łóżka. Po prostu takie miałem wrażenie. Ona wiecznie z tymi dziewczynkami sama. Ona dbała o nie bardzo. Ona tak. Mieszkała z tymi dziewczynkami sama? Tak, bo z tego, co słyszeliśmy, to ich tata był za granicą w pracy. A pojawiał się czasami tutaj? Nie wiem, ja go nigdy nie widziałam. Nie ufała większości ludziom. Ona była sama sobie zostawiona. Z tego, co rozmawiałam z Basią, nie mogła liczyć na rodzinę. My byłyśmy jej rodziną później. I cały czas borykała się z tym, że jest sama z dwójką dzieci. To tutaj pani Basia przychodziła do państwa na zajęcia? Tak, tak. Czym się tutaj zajmowała, jeśli można zapytać? Realizowała siebie, realizowała swoje pasje. Czyli pani poszła do szkoły. Panie ją wszystkie znały doskonale? Tak, tak. Motywowałyśmy ją do tego. Często tutaj przychodziła? Tak, tak. Każdego dnia. Radziła sobie teraz już z wychowaniem córek? Tak. Z domem, z utrzymaniem rodziny. Tak. Radziła sobie i to powiem, że świetnie sobie zaczęła radzić. Jak z nią rozmawiałam 4 dni temu, to uśmiechnięta, promieniowała od niej radością, że w końcu wychodzi na prostą, że nie będzie się musiał o nic już martwić. Była niewątpliwie szalenie zdolną osobą, bardzo kreatywną. Z dnia na dzień się otwierała coraz bardziej, była coraz bardziej wesoła, szczęśliwa i radosna. Myślę, że udało jej się dokonać czegoś fantastycznego. Obdarowała swoje dzieci niewyobrażalną, ogromną, bezdyskusyjną miłością. Były z sobą tak zżyte we trzy, że naprawdę trudno było je od siebie oddzielić. Jeszcze bardzo długo sobie z tym nie poradzimy. Bardzo długo będziemy słyszeć śmiechy dzieci, które były prześliczne. Pewnie już zawsze będzie brakowało tego chichotu na korytarzu i tupania nóżkami, wkładania głowy, czy już można oglądać bajkę, czy jeszcze nie. I czy to śpiewanie nam wychodzi, czy nie. Myślę, że zapamiętamy je na zawsze. I bardzo żałuję, że nie będziemy mogli widzieć, jak dorastają.